Witajcie na kanale Tarot z Planem Duszy w czytaniach na maj. Zapraszam Was do czytań dla każdego znaku z osobna, ale jeszcze zanim zacznę, chciałabym powiedzieć kilka słów o nadchodzących wydarzeniach. Będzie kurs odczytu Planu Duszy online w maju od 17, 17, 18, 19. Każdy bez względu na miejsce zamieszkania może brać w nim udział, bo oczywiście jeśli jest kurs online, to wiadomo, trzeba komputera, mieć komputer po prostu i można uczestniczyć. Jeśli chcielibyście wziąć udział w kręgu reinkarnacyjnym, będzie to spotkanie w Bydgoszczy na koniec czerwca, ostatni weekend czerwca. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam, żeby wysłuchać być może naszej rozmowy, mojej i Włodka Osińskiego z Ars Libry, który będzie prowadził te warsztaty. Także tutaj gdzieś w rogu umieszczę literkę I, to będzie można kliknąć i tą rozmowę znaleźć. Oprócz tego zapraszam też na moją stronę, tam znajdziecie książkę Plan Duszy, która jest bardzo fajnym podręcznikiem, można by powiedzieć, do tego, żeby troszeczkę głębiej wejść, być może zrobić sobie odczyt Planu Duszy samemu. Można też przyjść na sesję, zapraszam przez moją stronę, można się zapisywać i na te wydarzenia, i na kurs, i na krąg, można też kupić książkę. I jeśli potrzebujecie sesji, to również tam znajdziecie na www.planduszy.pl wszelkiego typu informacje i sesje i tak dalej. Dziękuję Wam też za to, że tutaj jesteście obecni, zaglądacie i wspieracie ten kanał. Bardzo jestem wdzięczna. No i w zasadzie zabieram się do pracy, także super, że jesteście, dziękuję i przechodzimy do czytań dla każdego znaku. Witam wszystkie skorpiony w czytaniu na maj. Zobaczymy, jak to u Was dzisiaj się te karty ułożą. Jaka będzie główna energia, jedna karta z kabalistycznego tarota. I potem jeszcze będą karty z drugiej talii. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Pamiętamy, że czytanie jest ogólne, więc nie trzeba tutaj jakby przywiązywać się do każdego szczegółu. Natomiast można pewnie znaleźć jakąś inspirację. No i zobaczymy. Dla Was Król Buław. Energia ognia. Tak jakby inspiracja, ale też to jest taka mądrość, praca, jakieś wykształcenie, jakieś zainspirowanie, takie prowadzenie, też bycie liderem albo ktoś, kto pojawia się w Waszym życiu właśnie z taką energią, kogoś, kto jest bardzo mocno kreatywny. Potrafi też zarządzać, potrafi być bardzo aktywny, ponieważ tutaj mamy ogień ognia. I tutaj mamy siłę tego ognia i siłę litery hebrajskiej J, która w tłumaczeniu oznacza pięść, ramię, czyli praca, skupienie się, działanie na tym, żeby to, co twórcze, kreatywne, mogło się ziścić, żeby mogło być obecne. Być może właśnie to będzie taki fajny miesiąc twórczy, kreatywny dla niektórych z Was. Dla innych spotkania z ludźmi, właśnie z osobami, które taką mają energię. Wybrałam dla Was talię, która jest talią Anny K., takiej twórczyni, kreatorki. I zobaczymy, jak te karty tutaj będą opowiadać, co się pojawi dookoła tej głównej energii. I będzie tych kart, tak jak mówiłam, kilka. Ja będę zaraz je rozkładać, zobaczymy, co tutaj z tego wyniknie. Okej. To najpierw tak, Wasza energia. Tutaj będzie przeszłość, która ma wpływ na teraźniejszość. I tutaj będzie to, co może przyszłość przynieść. Tutaj zobaczymy
co Wam sprzyja, co jest dla Was takie dobre, albo to, co jest łatwe w tym, żeby to przepracować. Tutaj trudności jakieś, blokady, to czego nie widać. Tutaj taka karta podsumowania i ekstra porada. A w tle mamy złodzieja. Karta złodzieja, siódemka mieczy. Pokazuje kogoś, kto sprytnie schodzi po drabinie, zabierając to, co wydaje mu się, że może należeć do niego czy do niej. No uwaga, bo w atmosferze wtedy mamy taką sytuację nieszczerości, może takiego sprytu, chęci zrobienia czegoś nie do końca zgodnie z prawem albo nie do końca zgodnie z zasadami czy regułami, więc tutaj mogą być ludzie, którzy będą chcieli Wam coś powiedzieć i będą Wam mówić różne rzeczy, ale nie do końca trzeba w to wierzyć czy ufać, ponieważ to mogą być takie albo wizje, które się nie ziszczą, albo takie mataczenie, z którego wynika fałsz jakiś. Także uwaga na fałszywość, na brak prawdy, na ludzi, którzy będą chcieli Was do czegoś być może wykorzystać albo będą chcieli Wam coś zabrać. Tak to może wyglądać. Także uwaga na portfele też. Jaka jest Wasza energia w tej sytuacji? Oho, 10 mieczy. No, więc jeśli się uda takiemu złodziejowi coś Wam zabrać, to czy pobudzić Was do takiej sytuacji, w której będziecie bardzo się martwić, będziecie właściwie tak przybici myślami, że tutaj ta frustracja będzie się mocno objawiać w takich trudnych myślach. To jest poniekąd można powiedzieć, że dla niektórych to może być albo rodzaj depresji, albo to może być zakończenie tej depresji. Zobaczymy całość, żeby tu wyciągnąć wnioski i zobaczę, jakby z tego możecie wyjść. Dociągnę Wam jeszcze karty. Przeszłość. Ha. Przeszłość tu się jawi jako słońce, czyli mamy kartę słońca, radości, rozpalenia, czyli mamy tutaj najlepszą właściwie kartę w Wielkich Arkanach, która mówi o takim jasnym widzeniu sytuacji, więc tutaj gdzieś tam z przeszłości jest jakaś jasność, jest jakieś widzenie, być może wizja sukcesu też i wszystkiego tego, co życie czasem przynosi właśnie, pozytywność, wszystko co fajne. Ale też może być tak, że to jest takie zadufanie, tak? Że wierzę w to, że tylko dobre przychodzi, wierzę w to i tak się trzymam tej myśli, że nie zauważam, że coś być może nie działa tak, jakby się wydawało, że mogłoby, albo nie widzę, że ktoś mnie okrada, tak? Bo to na przykład, jeśli ktoś prowadzi swoją działalność i nie kontroluje, tylko ufa do końca. Bo tutaj zaufanie to jest ważna sprawa. Jeśli mamy zaufanie, to super. Natomiast czasami potrzeba takiego sprawdzenia, czy jakby dodatkowego zaglądania w dokumenty, czy w inne rzeczy. To niczemu nie przeszkadza. To nie jest utrata zaufania, to jest tylko takie sprawdzenie, jeśli jesteśmy my odpowiedzialni za swoje życie, za swoje rzeczy, to warto od czasu do czasu bardzo dokładnie przyjrzeć się swoim sprawom. Tak jakby to zrobił król buław, tak? Więc może Wy jesteście tutaj też w takiej energii i tutaj może stąd rozczarowanie i te siódemki, przepraszam, te 10 mieczy. Tu siódemka jest. Siódemka kielichów, która pokazuje, że mamy kogoś, kto sobie coś myśli, wyobraża. U Was ta siódemkowość jest tutaj, jak widać, istotna. Siódemka to jest magiczna liczba, 7 czak, 7 dni tygodnia i tak dalej. I tutaj siódemki, piątki mogą być dosyć trudne. Tu może być pewien przepływ emocji, ale też takiego oderwania od rzeczywistości, jakby zaufania. Jeśli tu wcześniej mieliśmy jakąś pewność, to
To może być tak, że odpuszczamy, jesteśmy w jakiejś swojej iluzji, wydaje nam się, że wszystko możemy, wydaje nam się, że tutaj nic się nie wyczerpie, że właściwie każdy kielich ma dla nas niespodziankę i wszystko można zrobić, a tutaj jest ktoś, kto może nie jest szczery, albo jest, dzieje się jakaś na zewnątrz, jest jakaś sytuacja, której w oderwaniu od rzeczywistości nie jesteśmy w stanie dostrzec, tak? I to, kiedy zdamy sobie sprawę i ta przeszłość jakby tutaj w pewnym sensie być może coś z przeszłości otworzy nam oczy, to można się zmartwić, tak? Całą sytuacją czy tym, co się dzieje. W przyszłości mamy sprawiedliwość. A sprawiedliwość to jest takie przeżycie jakiegoś karmicznego doświadczenia. Czyli może to być doświadczenie bycia pozwanym do sądu, nie tylko, to mogą być też urzędy, inne sprawy. To może być chęć tutaj dla Was pozwania kogoś, niekoniecznie Wy możecie to zrobić. Na pewno chodzi tutaj o miecz sprawiedliwości, o wyroki, o jakieś przeżycie sytuacji, która może być stresowa. Tutaj sprawiedliwość oferuje wyroki. Często jest ślepa. My czasami staramy się dostrzec, co jest sprawiedliwe, a co nie. I teraz czasami i często mówimy o tym, że sprawiedliwość nie istnieje, bo jeden ma tyle, a tamten nie ma i tak dalej. I to jest wtedy takie pomieszanie w głowie, gdzie mamy w zasadzie pełno myśli i frustracji i czujemy się tacy pokonani przez tą sprawiedliwość, bo uważamy, że to, co jest sprawiedliwe, jest niesprawiedliwe. I dla Was może się tak dziać w maju, że uznacie, że tak wszystko było fajnie, tak wszystko szło przepięknie i nagle ktoś stoi na drodze, być może właśnie ten król buław, który chce powalczyć. I okazuje się, że to wszystko jest jakby iluzją, tak? Ale my żyjemy często w iluzji. Dziewiątka monet pokazuje się jako taka energia pozytywna i mówiąca o tym, że Wy macie wypracowany zysk, macie jakąś sytuację stabilności, posiadania też, w sobie macie pełno doświadczeń. I bycie tu i teraz, bycie przytomnym w odpowiednim miejscu, w którym Wy jesteście, bo to jest odpowiednie miejsce tam, gdzie jesteśmy. Bo pamiętajcie, wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. I nie o to chodzi, żeby uciekać od problemów, tylko chodzi o to, żeby właśnie stawić im czoła w sposób taki, jak to zwykle robicie. Czyli to nie jest tak, że ten sukces tutaj, który był wcześniej, albo to słońce opuściło Was. Jak najbardziej to jest i trzeba z tego doświadczenia korzystać i trzeba przyglądać się, prześwietlać przeróżne rzeczy i pamiętać, że to Wy jesteście twórcami swojego życia, że w zakresie tego życia macie prawo do podejmowania własnych decyzji. Macie wolną wolę, możecie się martwić i nikt Wam tego nie zabroni, ale możecie też doceniać swoje sukcesy, możecie czuć się zwycięzcami. Tego też Wam nikt nie zabroni, bo nikt nie może nikomu niczego zabronić, myśleć czy czuć. Każdy jest panem swojego czucia, swojego myślenia. Możecie nakazać komuś, ale to i tak nie pomaga. Nakazanie komuś, żeby się zmienił albo żeby robił coś inaczej. Czasami właśnie to jest jak rzucanie grochem o ścianę, więc tutaj uwaga właśnie na tego typu pomysły. No i co tutaj może być takie słabo widoczne? To, że jest as buław. Czyli jest tutaj jakaś szansa na coś nowego, totalnie coś nowego, jakiś pomysł, który Wy możecie poprzez to martwienie się minąć, nie zauważyć, deprecjonować, powiedzieć, że no nie, tutaj tyle jest problemów, że jak ja mogę tutaj tego asa wykorzystać. Potrzebujecie tego króla, żeby Wam wskazywał i pokazywał, że życie nie kończy się tu i teraz, że jeśli żyjecie, to macie szansę zawsze coś zmienić i zmienić na przykład myślenie albo wyjść z takiego martwienia się, bo
No dlaczego? Martwienie się w niczym nie pomaga, ani nie rozwiązuje problemu. Także chodzi o to, żebyście mogli zauważyć tego asa i być może, gdybyście nie byli oderwani od rzeczywistości, tak? Od może tego, co się jakby dzieje wokół Was i byli skupieni tutaj na przeżywaniu czegoś, w sensie o, to już wcześniej zostało zrobione, no to teraz to ja właściwie mogę wszystko, albo taka złuda, iluzja, coś takiego bardzo ulotnego, co nie ma formy. Takie oderwanie się od rzeczy, którymi należałoby się zająć. Czasami jest tak, że tu się odrywamy, bo te myśli nas przytłaczają, tak? No ale zobaczmy całość, żeby przyjrzeć się. Tu następna dziesiątka, siódemki, dziesiątki widzę. Jakiś koniec jest czegoś, coś się tutaj domyka. Nie dacie rady już dalej ciągnąć czegoś w ten sam sposób. Tutaj ta sprawiedliwość z tym mieczem ewidentnie mówi o tym, że nadszedł czas zakończyć pewnego rodzaju działanie. Nadszedł czas siedzenia tam gdzieś w kącie i strachu przed życiem. Nadszedł czas teraz, żeby wreszcie zobaczyć to słońce, które wcześniej było dla Was takie przyjemne, takie dostępne. Być może zapomnieliście o nim poprzez te zmartwienia albo poprzez to, że się być może sami okradacie z radości życia. Tutaj zobaczmy tą doradę jeszcze. Królowa buław. No, jest to taka królowa, która bardzo fajnie pasowałaby do tego króla. Czyli jest tu harmonia w tym, co jest męskie, jest żeńskie. To jest też harmonia pomiędzy nami a ludźmi, z którymi warto współpracować. I tutaj jest ten as, taka możliwość stworzenia czegoś totalnie nowego. Zobaczcie, jest tyle fajnej energii. A jednocześnie jest też energia, z którą jest i może Wam być trudno. Jakieś emocje, jakieś takie... Tutaj położę tą kartę złodzieja. Są takie... Moim zdaniem takie pomysły na to, żeby coś oszukać, żeby nie powiedzieć prawdy, żeby może wygrać. Niekoniecznie fair. Tutaj to jest troszeczkę tak... nie do końca w porządku i jeśli chcecie uzyskać sukces i żyć w takiej promienności, to należy tutaj skończyć to myślenie, które Wam niczym nie pomaga i przyjmowanie też na siebie różnych takich zbędnych zadań, które nie wiem, czy ktoś, czy coś chce na Was wrzucić. Macie walczyć, macie działać, macie być jak rycerz. Rycerz mieczy, który potrafi bardzo szybko poradzić sobie czasami właśnie z takimi rzeczami jak nadmiar myśli, albo wygrać pojedynek, albo obronić coś, jakąś prawdę. Docieranie do prawdy, do tego, dlaczego się martwicie, co Was tak niepokoi i dlaczego byłoby super i w jaki sposób sobie poradzić, nauczyć się czegoś nowego, być może zacząć działać, w sensie co ja mogę w tej sytuacji zrobić, w której jestem. Oderwać się od rzeczywistości, marzyć, że to się samo być może rozwiąże, że jest jakieś cudowne lekarstwo. Myślę, że to mogą być takie pobożne życzenia. Dociągnę Wam jeszcze kartę na tą sprawiedliwość. To jest karta wagi. I to jest jakiś przełom tutaj w maju. To może być. Przyszła karta świat, która mówi o doskonałym zakończeniu tego. O zadośćuczynieniu, jeśli było coś coś takiego do zrobienia. Tutaj osiągamy satysfakcję, osiągamy cel, osiągamy zakończenie, które może właśnie zadośćuczynić tym, którym być może zrobiliśmy, czy w jakimś sensie uczyniliśmy krzywdę, czy być może oni nam. To jest szansa na to, żeby tutaj coś dokończyć,
zobaczyć jakby końcówkę tego etapu, w którym jesteście. Takie odnoszę wrażenie. Zobaczmy jeszcze tą dziesiątkę buław, która tutaj siedzi. No i tutaj mamy ósemkę buław, czyli jest to sytuacja, która potrzebuje wyjaśnienia i szybkiego takiego wyjaśnienia. Tutaj potrzebne są informacje, trzeba tutaj do czegoś dotrzeć. Coś się dzieje u Was, z czym potrzebujecie się zapoznać. Potrzebujecie popatrzeć na to, co zostało do tej pory przez Was wypracowane, gdzie jesteście, jeśli chodzi o finanse, bo wygląda, że jesteście w dobrym miejscu finansowym, że możecie skorzystać ze swoich doświadczeń po to, żeby bardzo ładnie domknąć, zamknąć tutaj właśnie coś, co nie do końca jest dobre, w sensie takim ta dziesiątka mieczy to takie myślenie takie właściwie depresyjne albo takie odrywanie się od rzeczywistości, żeby może uniknąć, bo my czasami chcemy uniknąć spotkania z problemem, więc raczej chodzi o to, żeby jednak stanąć twarzą twarz z tym problemem, żeby nie unikać tutaj niczego i żebyście raczej wprowadzili tutaj siódemka jako rydwan i to jest karta raka, żebyście raczej wprowadzili tutaj równowagę emocjonalną, żebyście też popatrzyli w siebie, w cel, do którego chcecie iść. I moim zdaniem celem w maju jest dla Was zakończenie etapu przeciążenia, zakończenie jakiegoś oszukiwania siebie, czy wprowadzania takiej sytuacji, w której nie do końca jesteście panami swojego życia. Macie zostać panami czy paniami swojego życia w tym maju po to, żebyście mogli tutaj rozwinąć jakiś nowy pomysł, nowy projekt. Dla niektórych to może być właśnie czas twórczy bardzo. Nie dajcie się oszukiwać, nie dajcie się nawet sobie oszukiwać, bo często jest tak, że właśnie my jesteśmy najlepsi w tym zacieraniu śladów, myśleniu o czymś, co nas oderwie od rzeczywistości, żeby tylko nie spotkać się właśnie z tym, co jest trudne. A czasami warto i myślę, że dla Was to warto. Królowa i król to jest właśnie taka harmonia w Was, która pomoże Wam wyjść z tego też cało. I jakieś informacje, które będą przychodziły, skorzystajcie z tych informacji, z inspiracji też. Ale bądźcie tu i teraz, tak? Bądźcie tu i teraz. Zobaczymy, co jeszcze karta wyroczni powie na zakończenie. Ten, który opowiada historię, to jest bardzo popularna karta w tych czytaniach. Na zakończenie praktycznie kilku czytań już było. I jest to ktoś, kto ma w sobie dużą mądrość, kto jest bardzo twórczy, trochę tak jak ten król buła, który tutaj siedzi, kto potrafi zainteresować, zainspirować innych swoją historią, ale nie tylko swoją historią, potrafi mówić i to, co mówi, ma duży sens. To jest takie mówienie o rzeczach, które nas dotyczą, które mogą nas zainspirować. On nie tylko mówi, może też śpiewać i grać. Także wyglądajcie tego kogoś, kto ma taką energię twórczą, kreatywną, może artysta, ktoś, kto Was inspiruje, ktoś, kto Wam pomoże tutaj wyjść z jakiegoś kryzysu też, bo ten kryzys jakby gdzieś tam się kręci. Może nie dla wszystkich, ale jest tutaj jakieś zakończenie i wyjście obronną ręką z trudnej sytuacji i wygranie siebie, wygranie swojego życia i swojej historii. Ja Wam dziękuję i pozdrawiam. Do zobaczenia.